Ja nie mogę nic mówić. Dziś szczególnie harcerzy, którzy przybyli na Jasną Podań do Częstochowy, aby poprzez modlitwę, aby poprzez rozważanie prawdy wiary, aby poprzez zastanawianie się nad przeszłością harcerstwa w Polsce, przygotować się do tych zadań, do jakich wzywa ich Pan. A więc drodzy harcerzy, duchny i drakowie, w imieniu zakonu Paulinów, ojców i braci Paulinów posługujących tu na Jasnej Górze, już od 1382 roku, pragnę bardzo serdecznie Was powitać tu w domu Matki. Przybywać jako pielgrzymi. Właśnie w tym apelu występuje słowo czuwam. Czuwam. To jest Wasze słowo. To jest Wasze zawołanie. Czuwam. Jestem, pamiętam i czuwam. Jakże musicie być dumni i szczęśliwi, kiedy zakładacie mundur harcerski i postawiacie się tym postawieniem czuwaj. Jakże jesteście dumni, bo to przecież Wasi koledzy, koleżanki w historii Polski w okresie międzywojennym, czy w czasie wojny, powstanie warszawskie, jakże wielką rolę odegrali w historii Polski. Wy myślę, w jakiś sposób nawiązujecie do tamtych swoich kolegów i koleżanek, druhem i druhem. Jesteście tutaj, aby rozważać to piękne hasło tegorocznej pielgrzymki, biednymi zawsze być, zaczerpnięte z Waszej modlitwy. Jeśli harcerz się modli i czuwa, ten harcerz chce być bliżej Boga i człowieka. Chce realizować to, do czego został powołany. Dlatego niech ten pobyt tu na Jasnej Górze, śpiewacie tu w tej swojej modlitwie.